Szczęść Boże, witam serdecznie. Polecam dla wszystkich, którzy chcą pracować łyk yerba mate, szczególnie gatunek pajarito. Ale nie o tym chcę mówić. Chcę mówić o książce Święci znów na ziemię, ściągnięci, autorstwa księdza Tomasza Opalińskiego. Jest to trochę niszowe wydawnictwo, trochę niszowy autor. Nasze polskie wydawnictwo decyzjalne. I co mogę powiedzieć o tej książce? Może najpierw o autorze. Ksiądz Tomasz Opalinski to kapłan naszej diecezji. Rok ode mnie młodszy. Poznaliśmy się tak bliżej w 1983 roku, kiedy ja byłem w czwartej klasie ogólniaka, on w trzeciej. Razem jechaliśmy na kodę liturgiczną do brzegu. Przy okazji pozdrawiam wszystkich oazowiczów i wszystkich, którzy kiedyś w swoim życiu otarli się o brzegi. Potem ja wstąpiłem do seminarium, potem on za mną. Potem kiedyś, jak kiedy już byłem młodym księdzem, a on diakonem, jechaliśmy na rekolekcje na Ukrainę. A potem ksiądz Tomasz, trochę pisarz, trochę poeta, trochę radiowiec, zaczął pracować na dłużej w katolickim Radiu Płock i przed laty wkręcił mnie w mówienie komentarzy do Ewangelii i przez rok mówiłem te komentarze na antenie katolickiego Radia Płock i z tego powstała znana może niektórym książeczka 100 razy więcej do kochania. Udana książeczka, polecam ją. Ale przyszedł taki moment, kiedy już chyba nikogo nie mógł namówić na podobne rzeczy w katolickim radiu i sam się wziął za tworzenie takich komentarzy, ale kanwą czy tym, co zaczął komentować, były nie tyle Ewangelie, co postaci świętych na każdy rok. Z tego powstała ta książka. Święci znów na ziemię ściągnięci, czyli życiorysy świętych na każdy dzień roku od 1 stycznia do ostatniego dnia grudnia. No, życiorysy, czym one się wyróżniają? Wyróżniają się swoją dość dużą zwięzłością. No, siłą rzeczy nie mogły to być jakieś duże opracowania. Nie jest to też taka sucha biografia, to się dobrze czyta. Tu akurat się przydaje to, że ksiądz Tomasz no, potrafi pisać, ma jakieś pióro, a jednocześnie taki przy każdym życiorysie stosowany taka struktura, gdzie w tę narrację, w to mówienie o świętym włącza się głos z boku, który jest takim trochę advocatus diaboli, kimś, kto chce jakiegoś świętego przychwycić na czymś niecnym, a przynajmniej się dziwi, a przynajmniej zadaje jakieś niewygodne pytania. W ten sposób powstaje coś w rodzaju dialogu, co też ożywia lekturę takiej książki. Święci znów na ziemię ściągnięci. Ksiądz Tomasz Opaliński, książka dostępna w Płockim Instytucie Wydawniczym. Zachęcam, polecam. Jest to dobra rzecz na przykład dla kandydatów do bierzmowania, którzy szukają dla siebie patronów. Dziękuję.